Cześć, robię dzisiaj trening z Dragonem. Tak więc przy okazji pokażę Wam kolejny produkt z serii o ciuchach, które polecam, bo dają radę, bo mi się sprawdzają. Jest to nowy nabytek, jakiś czas temu był na TikToku. Jest to bluza z Deer Huntera Rogaland w super fajnym kolorze, jak widzicie, pomarańczowym. Jest też zielona. Generalnie, co wyróżnia tą kurtkę, to właśnie fakt, co powiedziałem. Nie jest to do końca taka typowa bluza. Ma coś w sobie z letniej kurtki przejściowej, gdyż oprócz tego, że ma takiego fajnego miśka, to ma też membranę, tak więc jest w przeciwieństwie do polarów całkowicie nieprzewiewna, czy tam zdecydowanie nieprzewiewna. Testowałem ją w warunkach naprawdę miejscami silnego wiatru, zimnego wiatru, gdyż mam tą kurtkę już od jakiegoś czasu. I teraz pokażę Wam troszkę bliżej. Taki fajny misiek. Kieszonka śliska, tutaj gładziutka, bardzo fajnie się sprawdza, jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia ucznictwa, bo mamy tutaj dziecięciwa, siada troszkę padu. Suwak, jak do tej pory wystrzelałem w tej bluzie z 1000 strzał, nigdy się nie zaczepił, tak więc idealnie leży przy moich długościach naciągu i rozmiarach łuków, nigdy nie wchodzi w kontakt z cięciwą, tak więc nie jest to żaden problem, a przez chwilę miałem wątpliwości. Dość wysoki kołnierz, zaraz zobaczycie, jak będę w niej chodził, jak wygląda. Taki streczowy materiał, też ciepły od spodu i po bokach, tak więc ta bluza, kurtka bardzo fajnie się na ciele wykłada. Ja przy 80 kg wagi niecałych i 1,81 m wzrostu noszę SK, jest perfekcyjna. Generalnie też noszę ciuchy przy ciele, wy strzelający z łuku też zapewne tak robicie. Tak więc kurteczka, bluza czy wszystko inne, co nosicie, powinno być maksymalnie przyległe, żeby zmniejszyć ryzyko kontaktu cięciwy z odzieżą. To jednak są misy, to są stracone punkty. Szkoda by było. Teraz pokażę Wam, jak w niej wyglądam, jak się układa. No dobra, ciężko mówić zbyt długo o ciuchach, tym bardziej o kurtce w luzie, kiedy na dworzu jest 20 parę stopni. Tak więc postaram się tego nie przeciągać, żeby się nie ugotować. Szczerze polecam, w opisie link. Nie jestem w żaden sposób sponsoringowo z tym powiązany, po prostu super fajna bluza, tak więc kupiłem za własne pieniądze, żeby nie było wątpliwości. Testuję i jeżeli się popsuje cokolwiek, co mam, to znaczy, że wtopiłem. A odnośnie samej bluzy, ona jest naprawdę bardzo fajna, polecana generalnie każdemu, kto chce spędzać trochę czasu w lesie. Na zawody 3D, bardzo wygodna,
super fajna także dla myśliwych, gdyż częstym problemem jest to, że kurtki z membranami są głośne, membrany szeleszczą. I teraz całkiem zmyślnym pomysłem było dołożenie tego misia polarowego na wierzchu, gdyż on świetnie tłumi dźwięki. I spokojnie porównuję tą bluzę do produktów typowo cichych, bez membran, jeżeli chodzi o poziom generowanego hałasu. Jeżeli chodzi o krój, SK jest dla mnie super wygodna. Troszkę podjeżdża przy naciąganiu łuku, ale tak jak widzieliście wcześniej, ona jest dość długa, tak więc nigdy nie odkrywa Wam pleców. Nie ma ryzyka przeziębienia sobie kręgosłupa czy korzonków. Tam wszystko jest dobrze kryte. Jest naprawdę ciepła. Przy temperaturach rzędu 0 stopni, minus 1, plus 3, wiał wiatr i nie miałem problemu, żeby sobie trenować. Wiadomo, nie jest to kurtka zimowa, gruba kurtka śnieżna czy ciuchy wyprawowe. To, do czego została zaprojektowana, czyli kurtka wiosenna, kurtka jesienna, kiedy wieje, kiedy może być dość chłodno, to zwykła bluza jest przewiewna i szybko tracimy ciepło. Tutaj ta membrana dodatkowo chroni nas przed utratą ciepła, nie wywiewa tak z nas tego zmagazynowanego ciepełka. Jeżeli szukacie takie typowo kurtki wierzchniej, takiego typowego ciucha na zawody 3D, kiedy wiecie, że w tym lesie spędzicie więcej czasu, to Deer Hunter Rogaland to jest naprawdę bardzo spoko ciuch. Zdecydowanie polecam. Póki co pełne 10 na 10. Nie jest bardzo droga, jak to w Deer Hunterze, super fajna jakość. Cóż więcej powiedzieć, jest strasznie gorąco. Piękna pogoda. Tak więc pozbywam się tego ocieplenia i uciekam trenować dalej. Testować dla Was Dragona 10. Film już coraz bliżej. Trwa to tyle, bo chcę się do tego dobrze przygotować. Zrobić Wam dość uczciwy materiał. Jest to dość wyjątkowy produkt. Tak więc wybaczcie. Poczekajcie jeszcze chwilę. A w międzyczasie kilka nowych filmów też się pojawi. Troszkę nowych zabawek też już u mnie leży. Tak więc do zobaczenia wkrótce na następnym filmie. Hej!